Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie i ja wiem, że to nie jest kanał kulinarny, tylko vlogowy, ale dzisiaj pomyślałam, że zapraszam Was na przepis na moje śledzie po kaszubsku, które po prostu ubóstwiam i które znikają w ekspresowym tempie. Więc od razu Wam mówię, ja się tutaj nie rozdrabniam i nie robię z pół kilograma, ale od razu z całego kilograma. Także przepis możecie sobie podzielić, jeżeli chcecie mniejszą porcję, aczkolwiek ja Was zachęcam do zrobienia od razu z całego kilograma, bo one naprawdę robi się je szybko, a jeszcze szybciej się je zjada. Także jeżeli nie znacie tego przepisu, to zachęcam do oglądania, zachęcam Was do gotowania. I tak, zaczynamy! Przepis zaczynamy od odsączenia oczywiście śledzi. Tutaj mam już takie gotowe filety Matiasy i wkładam je do mleka. Tutaj około 700 ml mleka było i też mam około kilograma tych filetów i one będą się nam teraz moczyły w tym mleku przez około godzinę. W międzyczasie jak śledzie mi się moczą w mleku, mam tutaj cebulki, taka jedna większa i dwie średnie, jedna mniejsza. Będę je kroiła na pół talarki i później będziemy podsmażać ją na oleju. W garnku moim żeliwnym teraz rozgrzewam olej, tak mniej więcej 3 łyżki. I mój ulubiony moment, czyli wrzucamy cebulkę na rozgrzany olej. Lubię ten dźwięk. Będziemy ją podsmażać teraz. Aby cebulka mi szybciej zmiękła, posolę ją odrobinę. I podsmażamy. Jak już cebulkę mam ładnie zarumienioną, dodajemy do niej przecier pomidorowy, koncentrat. Około 100 ml na kilogram śledzi to będzie. Dodajemy też cukier, paprykę, ziele angielskie i liść laurowy. Następnie dolewamy ocet, 4 łyżki. I ja dodaję jeszcze odrobinkę wody, ponieważ mój koncentrat jest gęsty. Mieszamy. Potrzebujemy dolać też 50 ml oleju. Tak przygotowaną pastę przykrywamy i dusimy przez kolejnych kilka minut. Naszą pastę pomidorową, która wygląda teraz tak po kilku minutach duszenia, doprawiamy wedle uznania jeszcze odrobiną cukru, soli, pieprzu i majeranku bądź słodkiej papryki. Ja jeszcze odrobinkę dorzucę papryki. I tak oto przygotowaną pastę odstawiamy teraz do całkowitego wystudzenia. Śledzie już mam gotowe, opłukane, odsączone. Zajmiemy się teraz krojeniem ich na kawałki. I tutaj jest mój kot obok i już czeka chyba na kawałek, ale nie dostanie. Już to robię na plastikowej desce, bo nie chcę, żeby mi moja drewniana przeszła z zapachem śledzia. I na takie mniej więcej kawałeczki je kroimy. Teraz najlepsza część oprócz jedzenia, czyli układamy nasze śledzie w słoikach warstwowo. Najpierw daję odrobinę na spód sosu pomidorowego, następnie śledzie. Znowu sosik. I tak na zmianę. Śledzie sos, śledzie sos. Z tego kilograma śledzi powinny mi wyjść 2 pełne słoiki śledzi. Śledzie już gotowe, wyglądają tak, wyszły mi 2 słoiczki. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie ten przepis, a jeżeli nie znacie, to czy skusicie się i spróbujecie zrobić właśnie z tego przepisu. Powiem Wam, że szczerze, to są naprawdę najlepsze śledzie, jakie jadłam. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się już jutro. Pa!